Zdrowia. Dlaczego budżetówka jest zawsze socjalistyczna? Dlaczego szkolnictwo jest zawsze socjalistyczne? Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No w Ameryce ostatnie lata dotyczące szkolnictwa wyższego, no to są dosyć kontrowersyjne rzeczy. Teraz wszyscy ci ludzie, socjaliści, demokraci, którzy starają się startować w wyborach prezydenckich, pierwsze co mówią, no to jest to, że darmowe, czyli powiedzmy 60% podatków, darmowe lecznictwo w całej Ameryce, no to co też nie jest taką prawdą, bo jeżeli ktoś pracuje, no to pracodawca zapewnia lecznictwo. Większość ludzi pracujących na cały etat, no to ma swoje ubezpieczenie. Ubezpieczenie rodzinne kosztuje mniej więcej 20 tysięcy dolarów rocznie, z czego 4-5 tysięcy płaci pracownik, a 14-16 tysięcy płaci pracodawca. Także że ludzie pracujący mają ubezpieczenie zdrowotne. No jest to 10 dolarów na godzinę, było, nie było, no licząc 52 tygodnie, 40 godzin, to jest 2000 godzin, czyli 20 tysięcy rocznie, no to jest 10 dolarów na ubezpieczenie. No ale wszyscy obiecują, że wszystko musi być za darmo. No jeżeli ma być za darmo, to teraz jeżeli kosztuje 20 tysięcy, to co będzie za darmo, to ile będzie kosztowało? 40? No drugą sprawą, którą wszyscy socjaliści obiecują, szczególnie młodym. Teraz socjaliści podpuszczają, właśnie mówią, że ludzie powinni głosować od 16 roku życia. No i druga rzecz to jest to, że młodzi ludzie, to powinno im państwo zapewnić szkoły za darmo. Jak miałoby się to odbywać? No to miałoby się odbywać o tak, że w Ameryce ludzie biorą podwyżki. Pożyczki, no i większość ludzi po skończeniu 4-letnich studiów, no to ma 10, 20, 30, 50, 60 tysięcy długu. Bo jak ile to kosztuje? No najdroższe uczelnie, powiedzmy takie Ivy League, czyli to te stare, historyczne, jakieś takie pierwsza dziesiątka uczelni w Ameryce, no to kosztuje 50-60 tysięcy. WIKT i opierunek, trzeba powiedzieć. WIKT i opierunek, czyli akademiki i szkoła i te wszystkie kredyty na miejscu. Można powiedzieć, że na miejscu. W Kanadzie jest model troszeczkę inny taki, no bo w Kanadzie jest powiedzmy 2 lata taki junior college, no to mieszkają z rodzicami i dojeżdżają powiedzmy na te uczelnie i później dopiero 2 lata takie końcowe przedmioty biorą zawodowe czy w swojej specjalizacji, no ale jest tylko połowa. Ale w Ameryce to jest popularne, 4 lata po prostu dzieciaki po szkole średniej, po 12 klasie jadą gdzieś 5000 kilometrów od swojego domu, no i są tam 4 lata. Te 4 lata kosztuje 40-50 tysięcy, czyli razem no, kosztuje 160-200 tysięcy. Też to nie tak zawsze kosztuje, bo to trzeba dużo zarabiać, żeby płacić pełne tuition, czyli jeżeli ktoś zarabia powyżej na rodzinę, powyżej 100 tysięcy, 120 tysięcy, no to jest szansa, że będzie płacił pełne czesne i to wszystko, ale jeżeli nie, no to będzie płacił proporcjonalnie. Jest coś takiego jak FAFSA, czyli takie federalna agencja finansowa, która sprawdza, ile rodzina ma pieniędzy, ile może płacić, ile powinna płacić, ile uczelnia może dać pożyczki i tak dalej, i tak dalej. No ale to ogólnie rzecz biorąc jest bardzo skomplikowane, ale bardzo dużo ludzi zostaje z pożyczkami. No te pożyczki nie są możliwe do spisania w bankrupcji. W bankrupcji w Ameryce można dużo rzeczy spisać na straty, ale pożyczki nie. I tu jest ta tragedia właśnie, to jest ta tragedia, no bo państwo się wzięło w kapitalistycznym kraju, wzięło się za
wykształcenie. No, zaczęło się za wykształcenie, no i doprowadziło do tego, że, 40-50 lat temu ludzie, którzy starali się studiować, pracowali po godzinach, pracowali w czasie powiedzmy szkoły średniej, pracowali w czasie studiów, no i tak płacili, ile było potrzeba tych pieniędzy, no to płacili i wychodzili po tych studiach z niewielkimi długami. Uczelnie były dosyć tanie, nie wszyscy się wbijali do tej na uczelnie, na te koledże, no bo to jednak wymagało pracy, wymagało opłacenia. No były jakieś tam poświęcenia ze strony tych studentów i ich rodziców. No i wtrąciło się państwo. Jak się państwo zaczęło wtrąciło i powiedziało, my gwarantujemy pożyczki, banki możecie dawać pożyczki, no to co się stało? To się stało, że czesne, czy wszystkie opłaty uczelni, wyższych uczelni rosły przez ostatnie 30 lat dwa razy więcej niż inflacja, czyli powiedzmy ciągle rodzice zarabiali, powiedzmy, no bo są poprawki, w pracodawcy dają mniej więcej poprawki co do inflacji, a uczelnie szły powiedzmy dwa razy więcej. Także na dzień dzisiejszy niektóre te uczelnie kosztują 60-70 tysięcy i ludzie się drapią w głowę. No uczelnia medyczna powiedzmy, no to kosztuje 120 tysięcy za rok. Także to są straszne, straszne pieniądze. No ale powiedzmy tylko te czteroletnie studia, czyli 13-14 takie czteroletnie studia. No i ludzie zostają, mają 50 tysięcy. No i socjaliści chcą to zredukować. Chcą, żeby to po prostu spisać na straty. No ale te państwo doprowadziło do tego, że uczelnie od 87 roku do 2012 roku wyższe uczelnie zatrudniły ponad 600 tysięcy ludzi w Ameryce. 600 tysięcy ludzi. Także to proporcje pomiędzy profesorami, wykładowcami a urzędasami jest dwa razy więcej. Podwoił się w zasadzie ilość tych urzędasów, jest dwa razy więcej niż kiedyś było w porównaniu z profesorami. Także, że ci co wykładają, no to nie uzyskują takiego, powiedzmy, te federalne subsydiowanie uczelni, no bo to jest jakieś tam pośrednie, no nie dotyczy profesorów. No i kongres w zasadzie pozwala na te pożyczki, no ale powinien coś z tym zrobić, no bo jeżeli nie ma tych proporcji pomiędzy administracją a wykładowcami, no to wszystko się właśnie zamienia w przedszkola socjalistyczne. Teraz na wielu uczelniach tak super, super lewackich, no to normalnie wyższa uczelnia, no to zawsze w Ameryce była taka, że to jest miejsce spotkań dorosłych, gdzie którzy mogą się spotkać i rozmawiać na tematy z drugiego punktu widzenia. A teraz uczelnie wyhodowały po prostu te pokolenie, które wierzy tylko w jeden wielki socjalizm i po prostu został nauczony nienawiści do kapitalizmu i nie jest w stanie wysłuchać argumentów przeciwnej strony. W Ameryce zawsze to było takie powiedziane, że w zasadzie no to ja mogę się z tobą nie zgadzać, ale dam sobie rękę obciąć za to, żebyś ty mógł powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. No, w takim kontekście, że ta druga osoba też zrobi wszystko, żeby wysłuchała tego swojego przeciwnika. Ale Teraz już nie profesorowie, nie ci ludzie, którzy tworzą powiedzmy uczelnię, którzy wykładają, którzy uczą, nauczają i przekazują wiedzę tym młodym pokoleniom, to już nie oni dyrygują tym wszystkim, tylko właśnie cały ten cenzura i przygnatanie wolności słowa
jest robione przez tych urzędników, przez administrację. Trump powiedział, że wszystkie te pieniądze federalne, które są dawane na uczelnie, no to będą powiązane i będą pilnowane właśnie, czy te uczelnie nie zabraniają wolności wypowiedzi, no bo wielu było takich sytuacji, że po prostu studenci przychodzili, robili taka tłuszcza przychodziła, krzyczała. Administracja wiedziała o tym, że ta tłuszcza będzie po prostu robiła jakieś zamieszki, jakieś awantury. No i dziękowała ludziom, mówi nie przyjeżdżajcie, albo jak oni już przyjechali, no to powiedzieli: zamykamy drzwi, nikt nie przyjdzie przemawiać, no bo studenci są przeciwko. No ale to jest częściowo efekt tej właśnie socjalistycznej budżetówki. Ci ludzie, którzy po prostu dostają pieniądze z podatków podatnika, no to siedzą w tej budżetówce, no i hodują tych młodych socjalistów, którzy po prostu no, chcą prowadzić socjalizm w Ameryce. Jest szansa jeszcze, że kongres, powiedzmy, no to zacznie się przypatrywać tym. No my dajemy te pieniądze, czym my więcej dajemy, tym więcej ludzi bierze te pieniądze, tym więcej czesne kosztuje i to się wszystko tak kręci, no bo te łatwe pieniądze po prostu powodują, że te uczelnie czują się bezkarne. No i kongres powinien stanąć i się popatrzeć i mówi tak: ilu urzędników jest na ile profesorów? No i powinien połączyć mniej więcej to, że dawać większe, powiedzmy, pożyczki do tych uczelni, gdzie jest więcej profesorów niż urzędników i na mniejsze procenty, a tam, gdzie jest od groma urzędników i administracji, a dużo mniej profesorów, no bo profesorzy też są likwidowani. Też na wielu tych uczelniach to jest taka sprawa, że ci profesorowie, którzy oni tak dożywali do emerytury, powiedzmy, czyli siwieli na tych uczelniach, no to ich zaczyna brakować. Wszyscy są po prostu wymieniani, dostają te kontrakty na 2, 3, 4, 5 lat i oni krążą po wszystkich tych uczelniach, wymieniają się po tych wszystkich uczelniach i tam nie ma jakiejś takiej ciągłości i nie ma tych seniorów, profesorów, których w zasadzie nie można ruszyć, no ze względu na tą ilość lat przepracowanych, no ale ta administracja może robić wszystko. I tam nie ma tych ludzi przez lata związanych z uczelniami, tych akademickich, tych właśnie profesorów. Wszystko jest po prostu pilnowane przez administrację. Także to wszystko jest do góry nogami. Jeżeli kongres zacznie właśnie patrzeć na te proporcje, no to może coś pomoże. Bo poziom akademicki to w zasadzie spada coraz bardziej i coraz bardziej wszystko jest podkreślane, no to właśnie różne głupoty typu bojownicy o sprawiedliwość społeczną. Tego rodzaju rzeczy są ci młodzież tym środowiskiem i ta zagłada nadchodzi, pompowana, jest pompowana nieustannym tym, że jest ciągle jakiś homofobizm, jest seksizm, jest rasizm i tak dalej. Oni są pompowani tymi społecznymi jakimiś idiotyzmami i nienawidzą wszystkich naokoło. Oni tłumaczą, że ludzie, że jest wielka niesprawiedliwość, no ale doprowadzają do tego, że jest coraz więcej ludzi, którzy po prostu zaczynają strzelać. Młodzież teraz 80% to po prostu nawet doszła do wniosku, że nie ma co oszczędzać pieniędzy, no bo oszczędzanie pieniędzy i tak nic nie da, kiedy cały świat się zakończy za 40 lat. No to jest właśnie takie wykształcenie na wyższych uczelniach. No to jest właśnie ta administracja, to jest ta biurokracja, administracja, to te słodkie posadki i oni histerię wprowadzają ludzi w stan jakiś
psychozy, wprowadzają w stan nerwowości, zamiast koncentrować się na tym, żeby profesorowie, powiedzmy, mieli szansę uczyć jakichś konkretnych rzeczy, tak? Czy inżynierii, czy medycyny, czy biologii i tak dalej. To wszystko nauka sama w sobie poszła na dalszy plan. Większość jest skoncentrowana na walce społecznej. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu już można nacisnąć. Jest dzwoneczek dzin dzin. Polecajcie, wysyłajcie, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie i do następnego codziennego filmiku.